Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. W centrum Warszawy doszło do zuchwałej kradzieży w jednym z salonów jubilerskich przy ulicy Pięknej. W poniedziałek, 15 kwietnia, złodziej wykorzystał moment nieuwagi pracowników i z wystaw sklepowych zabrał biżuterię o łącznej wartości 200 tysięcy złotych. Z kamery sklepowej udało się uzyskać wizerunek sprawcy, który mówił z wyraźnym wschodnim akcentem. Policja intensywnie poszukuje sprawcy, który ukradł drogocenne sygnety z brylantami. Sprawca, jak wynika z dostępnych informacji, po dokonaniu kradzieży zniknął bez śladu. Na chwilę obecną trwają poszukiwania i oczekuje się na oficjalne komunikaty od policji, które mogą pomóc w ustaleniu jego lokalizacji. To nie jest odosobniony przypadek skierowania przestępczych działań na zakłady jubilerskie. W ostatnich latach doszło do serii podobnych incydentów. W ubiegłym roku przestępcy zaatakowali jubilera w Otwocku. 8 września trzy zamaskowane osoby wtargnęły do sklepu, gdzie używając gazu pieprzowego, młotka oraz przedmiotu przypominającego broń, zastraszyły sprzedawcę. Następnie rozbili szklane gabloty i ukradli różnego typu biżuterię na łączną kwotę 260 tysięcy złotych. Podobny przypadek miał miejsce 17 października 2022 roku na warszawskim Brudnie, gdzie złodzieje wybili szybę i obrabowali zakład jubilerski przy ulicy Bartniczej, zabierając kosztowności o nieustalonej jeszcze wartości. W niedzielę późnym wieczorem doszło do dramatycznego pościgu w centrum miasta, gdy policjanci podjęli próbę zatrzymania kierującego Fordem. Incydent rozpoczął się przed północą, kiedy to mężczyzna nie zastosował się do sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydawanych przez radiowóz i rozpoczął ucieczkę ulicami Śródmieścia. Pościg zakończył się na Alei Solidarności, na wysokości Kina Femina, gdzie udało się zatrzymać uciekającego kierowcę. Okazało się, że zatrzymany mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo podczas przeszukania policjanci znaleźli przy nim narkotyki. Mimo to badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy w chwili zatrzymania. Mężczyzna został zatrzymany, a na miejscu zdarzenia przeprowadzono niezbędne czynności policyjne. Na szczęście, mimo potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, nikt nie został ranny. Zdarzenie to jednak spowodowało pewne utrudnienia w ruchu drogowym w centrum miasta. Do prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim wpłynęła uzupełniająca opinia biegłego dotycząca tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęło małżeństwo wraz z 5-letnim dzieckiem. Rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Anna Adamiak, potwierdziła, że opinia ta zostanie teraz dokładnie przeanalizowana przez prokuratora, który zadecyduje o ewentualnej zmianie kwalifikacji czynu przypisywanego Sebastianowi M., aktualnie podejrzanemu o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W zależności od wyników tej oceny, zarzut może zostać zmieniony na spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, co wiązałoby się z możliwością nałożenia surowszej kary. Obecnie Sebastianowi M. grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, ale zmiana zarzutu mogłaby zwiększyć tę maksymalną karę do 12 lat więzienia. Sebastian M., który w lutym został zwolniony z aresztu tymczasowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, obecnie podlega procedurze ekstradycyjnej. Jak informowała prokurator Adamiak, mężczyzna został objęty zakazem opuszczania terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich i zabrano mu paszport, co ma zapewnić jego obecność na terenie kraju do zakończenia procesu ekstradycyjnego. Polskie władze są w stałym kontakcie z odpowiednimi organami w Dubaju, aby monitorować postęp procedur oraz zapewnić przestrzeganie zobowiązań. Wypadek, do którego doszło 16 września ubiegłego roku, początkowo opisywano jako zderzenie dwóch pojazdów, gdzie jeden z nich kierowany był przez Sebastiana M. Policja i prokuratura prowadzą intensywne śledztwo mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. W tym roli, jaką odegrał Sebastian M., wydano za nim list gończy, a jego wizerunek został ujawniony publicznie. Opinia biegłego, która wpłynęła do prokuratury, może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego toku postępowania. Prokuratorzy oczekują, że dokładna analiza opinii pozwoli na pełne wyjaśnienie przyczyn tragedii oraz odpowiednie ukaranie sprawcy.
Sąd rejonowy w Haddinge pod Sztokholmem zdecydował o tymczasowym areszcie na okres 2 tygodni dla 17-letniego Yasina Z. w związku z morderstwem 39-letniego mężczyzny polskiego pochodzenia. Nastolatkowi postawiono zarzut ukrywania przestępstwa. W najbliższy wtorek sąd podejmie decyzję odnośnie drugiego podejrzanego w tej sprawie, 18-latka. Oboje zatrzymani mają szwedzkie obywatelstwo, ale pochodzą z innych krajów. Tragedia miała miejsce w ubiegłą środę wieczorem w dzielnicy Skarholmen, gdzie Michał, ofiara morderstwa, odprowadzał swojego 12-letniego syna na basen. W odległości około 30 metrów od obiektu sportowego, pod wiaduktem, doszło do konfrontacji między Polakiem a grupą młodzieży, podczas której padł śmiertelny strzał. Pozostała część posiedzenia sądu, podczas której dyskutowano szczegóły sprawy, odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Yasin Z., który pojawił się na sali sądowej w dresach, przez swojego obrońcę przekazał, że zaprzecza popełnieniu jakiegokolwiek przestępstwa. Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, Andrzej Szejna, poinformował, że zmarły miał polskie pochodzenie, jednak nie posiadał polskiego obywatelstwa, które jego rodzice zrzekli się w latach 80. Dodał również, że sprawa leży w gestii szwedzkich władz i prokuratury, a polska strona może interweniować jedynie na prośbę stron szwedzkich. Andrzej Wyrwiński, korespondent Polsat News, przeprowadził rozmowę z rodziną zmarłego. Matka zmarłego, Barbara Janicka, podzieliła się informacjami uzyskanymi od wnuka. Według jej relacji, w tunelu obecnych było kilku młodych mężczyzn, którzy prawdopodobnie mieli związek z narkotykami. Michał mógł wejść w interakcję z nimi, prosząc, aby nie angażowali się w działalność narkotykową przy jego dziecku i zasugerować, aby przestali to robić na oczach syna. W sprawie makabrycznego odkrycia w opuszczonej kamienicy przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie, gdzie znaleziono ciała 4 osób, pojawiły się nowe informacje. Jak nieoficjalnie dowiedział się Polsat News, prokuratura otrzymała wstępne wyniki sekcji zwłok 4. ofiary. Wyniki te mogą wskazywać zarówno na zabójstwo, jak i na zabójstwo mężczyzny. Ciało miało liczne rany oraz było pieszone, co komplikuje ustalenie jednoznacznej przyczyny śmierci. W związku z tą sprawą 34-letni obywatel Ukrainy, Andriy S., który wcześniej został oskarżony o potrójne zabójstwo 3 pozostałych osób, może usłyszeć dodatkowe zarzuty. Andriy S. początkowo przyznał się do winy, lecz odmówił składania wyjaśnień, a następnie w ubiegłą środę zmienił swoje zeznania, potwierdzając swój udział tylko w 2 zabójstwach. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa zdecydował o 3-miesięcznym tymczasowym aresztowaniu Andriya S. oraz innych podejrzanych w sprawie. Jak zauważyła Aleksandra Piasta-Pokrzywa z prokuratury okręgowej w Warszawie, decyzja o aresztowaniu wynika z faktu, że podejrzani to osoby bezdomne, które mogą utrudniać postępowanie karne, ukrywając się lub ustalając wspólną linię obrony. Ponadto w sprawie zatrzymano łącznie 7 osób, w tym 3 kobiety i 4 mężczyzn, Polaków i Ukraińców w wieku od 30 do 50 lat. Oprócz Andriya S., który usłyszał zarzuty 3 zabójstw, pozostałe osoby zostały oskarżone o niezawiadomienie organów ścigania o przestępstwie zabójstwa. Prokurator Szymon Banna z prokuratury okręgowej w Warszawie przekazał, że dalsze badania są niezbędne, aby jednoznacznie określić przyczynę śmierci ostatniej ofiary i ustalić, czy doszło do próby zatuszowania zbrodni. Sprawa nadal jest w toku, a śledczy kontynuują intensywne działania mające na celu pełne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej tragedii. Ukraiński student i kierowca taksówki, który stał się rozpoznawalny po incydencie związanym z zakazem picia piwa w jego pojeździe, ponownie znalazł się w trudnej sytuacji. Tym razem konflikt wybuchł, kiedy zabronił klientowi palenia papierosów w swoim samochodzie. Zdarzenie to miało miejsce w Polsce i zostało udokumentowane na nagraniu, które szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Młody kierowca, znany w internecie pod pseudonimem Piwko nie można, znalazł się w centrum kolejnej kontrowersji, kiedy podczas jednego z kursów odmówił pasażerowi prawa do palenia wewnątrz taksówki. Decyzja ta wywołała agresywne zachowanie klienta, który groził mu pobiciem, obrzucił obelgami i oświadczył, że mając polskie obywatelstwo, może robić co chce. Na zakończenie konfrontacji klient stwierdził, że kierowca ma szczęście, iż jest on spokojny. Ja wychodzę tu, nogą. Wszystkim,
palę papierosa i dzwonię do kobiety, gdzie ona k***a dokładnie jest. Co ty się k***prujesz, k***a? Pamiętaj, że ty k***bana jesteś w Polsce, k***a, a nie ja u ciebie, k***a, bo cię rozwiję za chwilę. Płacę ci k***a pieniądze, k***a, to siedź cicho na p***a, k***a, i jedziesz, gdzie ci mówię, k***a. Dobrze. Chcesz mnie wk***ć? Nie. Płacę ci k***a kasę? Chcesz na k***a górkę? To zamknij p***a. Frajer się k***a. Nie pali się w samochodzie. K***a. Kto ci k***a zapalił tu w samochodzie? To poproszę wysiadać z samochodu. Nie. Tak. Po co? Poproszę wysiadać. Po co? No bo pan po chamsku do mnie mówi. A k***a to obchodzi k***a. Nie to nie, my albo no jedziemy spoko dalej, tak, albo my nie jedziemy. Tylko daj mi dwie, trzy minuty, człowieku, żeby telefon zajarzył zasięg, gdzie jest, i dzwonię, tak? Człowieku, ja jestem spokojny, uwierz mi. Konflikt ten jest kontynuacją wcześniejszych problemów, z jakimi mierzył się młody ukraiński kierowca w Polsce. W listopadzie ubiegłego roku, po tym jak został zaatakowany przez dwóch Polaków za zakazanie picia piwa w taksówce, interweniował ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Agresorzy zostali zatrzymani przez policję. Mimo uzyskania pewnej sławy w mediach społecznościowych, gdzie student dzieli się swoimi doświadczeniami i współpracuje z różnymi markami, wydaje się, że problemy wynikające z jego pracy jako kierowca taksówki nadal go prześladują. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński, poinformował, że na wniosek szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej deportowany został obywatel Tadżykistanu, uznany za członka organizacji terrorystycznej Państwa Islamskiego. Deportacja miała miejsce 11 kwietnia, a mężczyzna był poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu. Zgodnie z komunikatem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zatrzymany cudzoziemiec ukrywał się w Polsce Centralnej pod fałszywymi danymi. W wyniku przeprowadzonych dochodzeń ustalono, że od kilku lat był zaangażowany w działalność terrorystyczną, w tym aktywnie uczestniczył w konflikcie zbrojnym na Bliskim Wschodzie. Mężczyzna miał także powiązania z członkami Państwa Islamskiego prowincji Khorasan, którzy są przedmiotem międzynarodowych śledztw w związku z przygotowywaniem aktów terrorystycznych w różnych państwach europejskich. ABW podkreśliła, że wobec obywatela Tadżykistanu orzeczono również zakaz wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw strefy Schengen na okres 10 lat. Procedura deportacji była przeprowadzona w ścisłej współpracy ze Strażą Graniczną. Cudzoziemiec został wydalony z Polski specjalnym lotem w asyście funkcjonariuszy Straży Granicznej. We wtorek wieczorem na ulicy Ostrobramskiej w Warszawie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pijanego kierowcy. Obywatel Ukrainy kierujący Mercedesem wjechał w tył Lexusa, który w wyniku uderzenia zderzył się z Volkswagenem. W wyniku zdarzenia jedna osoba podróżująca Volkswagenem została przewieziona do szpitala. Badanie stanu trzeźwości przeprowadzone na miejscu przez policję wykazało, że kierowca Mercedesa miał w organizmie 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, a jego pojazd zarekwirowany na poczet przyszłych kar. Na miejscu wypadku interweniowały 3 zastępy straży pożarnej, policja oraz zespół ratownictwa medycznego. 2 pasy ruchu na ulicy Ostrobramskiej były zablokowane, co wpłynęło na utrudnienia w ruchu. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.